siemanko, piątkowy poranku. Taping. Po co mi oklejanie palców plastrem, tak jak to mają w zwyczaju robić prawdziwi wspinacze? No, ja bardzo szanuję prawdziwych wspinaczy i jarą się tym, co oni robią. Znaczy się wspinaniem się. Wspinacze tejpują palce, żeby je zabezpieczyć. Łazi o ochronę skóry na palcach podczas spinania, bo wiadomo, podczas spinania dołazi do notorycznego pocierania skórą o skały albo o jakiś obiekt. Chce się tego nauczyć i chce mieć o tym jakieś pojęcie. Takie pojęcie praktyczne. To znaczy, chce wiedzieć, jak zachowuje się taki plaster na palcach, czy to się będzie mi odklejać i przede wszystkim, jak wygląda sprawa z przyczepnością. Z przyczepnością podczas wspinania się z takimi oklejonymi palcami. No i tak, obie ręce zostały oklejone tą samą taśmą, ale obie ręce zostały oklejone w inny sposób. To jest sposób oznaczony literką H, a to jest X. Teraz tego nie widać, bo jest tu pełno marasu, ale tu jest taki X. No, ogólnie to chyba trochę za mocno, że te paluchy okleił, bo nie umia w pełni zgiąć palców. To jest max. Ale w sumie bardziej chyba nie trzeba. To jest wystarczające. Wiecie co? Mi się to normalnie podoba. To fajnie wygląda. Ja lubię mieć poklejone palce plastrem. Ja to normalnie lubię. Dobra, zanim przetestujemy przyczepność moich poklejonych palców, to zrobimy sobie rozgrzewka. Jak zawsze w moim przypadku, standardowo wymachy rąk, przysiady. Plus łydki. Plus nadgarstki. Plus kark. Albo nie, dobra, kark nie. Bo tu to nie jest las, tak jak ostatnio. Mógłby mnie ktoś zauważyć. No i pomyśleć, że mi kompletnie odbiło. Starczy tej rozgrzewki. Nie trzeba się bardziej rozgrzewać, bo mój trening, ten taki docelowy, on też jest taką jakby rozgrzewką. No to nie będę robił rozgrzewki przed rozgrzewką. Kiedyś, że Chwest przesadzał z rozgrzewką. Robił taką rozgrzewkę, że nie miał siły na trening. Oprócz profesjonalnych plastrów do wspinaczki, na dzisiejszym treningu jest ze mną profesjonalna paczka profesjonalnej magnezji, którą przysłali mi widzowie. Siemano. W tamtej paczce jeszcze było to. Specjalny profesjonalny worek na magnezja. Magnezja? Dziękuję, Łukasz. Pierwszy test przyczepności wspinania się po kątowniku w oklejonych palcach i w moich butach będę chciał zrobić na tym kątowniku. Jak właził od tej strony, to był lajcik totalny, ale od tej strony
Ciźba! Ciźba nawet na takim małym kawałku. Teraz spróbuję zrobić dokładnie to samo, ale z użyciem magnezji. Ja nie wiem, czy to efekt placebo, czy to ten biały proszek, ale wydaje mi się, że to ma pozytywny wpływ na przyczepność. Ale odkrył Ameryka, nie? Wspinacze i gimnastycy stosują to od wielu lat, żeby się nie ślizgać. Mi się już magnezja też kiedyś przydała, na maszcie w Niemczech. Kurde, zaczyna deszcz padać. Fest cufal, że akurat ten dzisiejszy trening mam pod dachem. Kolejny test związany z przyczepnością na kątowniku będzie polegał na tym, aby w połowie wejścia na kątownik zatrzymać się i zrobić przerwę na zanurzenie ręki w tym oto specjalnym woreczku do przechowywania magnezji. Chyba lepiej jak w środku będzie to tak bardziej pokruszone, żeby nie trzeba było tego robić na drodze. Fajne jest to, że tu jest taki jakby mechanizm, a właściwie sznurek. Sznurek, którym można sobie jednym szybkim ruchem zamknąć ten cały worek na magnezja i nie martwić się o to, że to się wysypie. Dobre wieści! Z moim nowym woreczkiem na magnezja można nawet stawać na rękach. Przed chwilą, że kto sprawdził.
jak łazi o trening w dzisiejszym odcinku vloga, to już jest koniec. Koniec, ale jeszcze nie koniec odcinka, bo za moment wpadnie Sebastian Wichary. Co tam? Ściepowanie materiału i yerba. Co ty masz? Rejestrator dźwięku cyfrowy. Zoom H5. Wymienne moduły, głowice, jak to woli. To działa tak samo jak ten mój rejestrator, czyli może nagrywać albo tymi mikrofonami, albo tymi podłączonymi tu, ja? Dokładnie. Seba ma taki fajny pomysł, żeby swoim rejestratorem nagrać różne dźwięki. I przerobić te dźwięki na jakieś takie mroczne dźwięki do vlogów. Ja od zawsze to chciał takie coś zrobić, ale nigdy nie było ani sposobności, ani czasu. A to może być fajne, tak wiesz, taka własna biblioteka, nie? Takich dźwięków. No. Nie trzeba szukać czasem później, zastanawiać się, czy tam nie ma jakichś praw do tego, czy coś, nie? Background ambient, nie? Czyli właśnie dźwięki z zewnątrz, otoczenia. Czyli po prostu wychodzisz na zewnątrz i nagrywasz dźwięki otoczenia, nie? Kiedyś to zajmowali się tym dźwiękowcy przy filmach, nie? Zoom H5 i Tascam DR40. No, prawie taką samą półka, nie? Mhm. Ty masz trochę bardziej wypasiony. Ja mam trochę mniej wypasiony, ale ja aż takiego wypasionego nie potrzebuję. Gregor! Cześć Marcin. Witam cię. Gregor, Seba, cześć, Gregor. Najcięższa rzecz, jako muszę nosić to twoje kółko. O! Srebrny, czarny i... Mosiąc. I mosiąc. Co się z moją lampą stało? Z lampą jeszcze nic. Teraz byś musiał zgasić światło. Pasek świecący w ciemności. Jest jeden tylko świecący, ja? To jeden. To jest chyba limitowana edycja, bo jedna szpulka nic my tylko załatwili taki. Adi, twoje kółko wniesie więcej do vlogów, niż nam się wydawało. Taki dźwięk mamy. A tego kółka... A bo dobra, o kółkach kiedy indziej. Gregor, jesteś wielki i ciągle rośniesz w moc. Cześć. No, hej. Sebastianie Wichary, co teraz? Teraz jedziemy. Coś jedzie. Nagrało się? Nagrało się. I najlepiej byłoby podejść tam, gdzie jest mało ludzi. To najlepiej to by było chyba nagrywać w nocy. A co można w dzień nagrać? Dzień można nagrać odjeżdżające pociągi i przyjeżdżające. Pociągi? Ale powiem ci tak, coś cicho, tak. Mało mroczny ten pociąg. Zbyt nowoczesny. No. Tramwaje jednak lepsze, nie? Tylko tramwaj trzeba będzie nagrać w nocy, bo teraz za dużo ludzi i w ogóle za dużo gwaru. Bardziej jakoś stara lokomotywa by się przydała. Łazimy z rejestratorem i Seba wpadł na pomysł, żeby nagrać jakieś dźwięki, z których później będzie robił soundtrack do vlogów. W poszukiwaniu ciekawych dźwięków ścieżki zaprowadziły nas w okolice huty.
straszne dźwięki. Dźwięki, które dobiegają z tamtego miejsca, są naprawdę, naprawdę demoniczne, schizujące i takie właśnie, taki klimat schizy, klimat mroku, klimat grozy. To nie będę, bo tu auto będą nam jeździć. Dobre techno. Czy już masz? Bo ja teraz się kompresor włączę. Ja? Dobra. To już byli w ogóle. To ten dźwięk taki, nie? To mi się podobało. No dobre techno. To było dobre. Dzięki, wielkoludzie. Hej, a kiedy to będziesz publikował? Jutro. Serio? No. Mamy tak, mamy dźwięki nory. Mamy dźwięki pociągów, dźwięki huty, dźwięki wulkanizatora i tyle. W sumie na razie styknie, nie? Mhm. Myślę, że tak. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro. Co tam, panociku, zaś kręcisz?